nikt nie spodziewał się parę lat temu, jaką skalę cyberprzestępczość dzisiaj przybierze. W najlepszych momentach zarabiałem ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Pamiętam to do dzisiaj, była godzina 16:30, założyłem sobie tam nika, bodajże chyba Zuzia 14. Poszedłem do kuchni zalać kawę, 5 minut nie minęło, przychodzę, 7 zaproszeń do rozmowy prywatnej. Z dzieckiem lat 13 się umówiłeś, a trafiłeś na łowcę pedofilów. Cyberterroryzm to jest potężne zagrożenie dla terrorystów, byłoby atrakcyjnym sparaliżować na przykład funkcjonowanie państwa. Walka z cyberprzestępcami to jest jedna z tych wojen, które można toczyć i wygrywać pojedyncze bitwy, ale to będzie wojna, która się będzie toczyła cały czas.